Dzień dobry, szanowni państwo. Miło mi państwa powitać w mojej kancelarii. Nazywam się Marta Wnuk i jestem adwokatem, a w tym nagraniu opowiem państwu, czy jest sens odstąpienia od orzekania o winie i wyrażenie zgody na rozwód bez orzekania o winie, tak zwany rozwód ugodowy za porozumieniem stron. Szanowni państwo, żeby przede wszystkim móc odpowiedzieć na to pytanie, problem niewątpliwie jest bardziej złożony, ponieważ jest kilka czynników uzależnionych, czy jest sens, czy nie. Ja postaram się bardzo krótko państwu wyjaśnić, w jakich sytuacjach osobiście uważam, że jest sens odstąpienia od orzekania o winie, a jakie są sytuacje, które warto rozważyć. Ja osobiście rekomenduję orzekanie o winie. Szanowni państwo, zakładając sytuację hipotetycznie, że państwo nie macie dzieci, przyczyny waszego rozpadu pożycia małżeńskiego są złożone, albowiem przez wiele lat na przykład kłóciliście się, były nieporozumienia, wzajemnie się obwinialiście, nie umieliście ze sobą dojść do porozumienia, oddaliliście się od siebie, a w konsekwencji doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Jednakże tą winę czujecie, wy tak intuicyjnie to czujecie, że tak naprawdę dwie strony ponoszą. Wtedy uważam, że nie ma sensu orzekanie o winie, albowiem mechanizm prawa przewiduje jakby rozwód tak zwany ugodowy za porozumieniem, czyli bez orzekania o winie, i wtedy sąd rozwiązuje małżeństwo poprzez rozwód bez orzekania o winie. Albo też chcemy dochodzić winę i wówczas musimy dochodzić wyłączną na przykład winę albo ewentualnie winę obu stron. Nie ma sensu w mojej ocenie określać tego, iż wina jest obu stron, albowiem przede wszystkim sąd wówczas musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, żeby faktycznie ustalić, czy winę ponoszą dwie strony. Jest to proces dowodowy bardziej skomplikowany, a rozwód z winy obu stron, coś tutaj piszczy, rozwód z winy stron ma takie same skutki, jak rozwód bez orzekania o winie. A zatem proponuję i rekomenduję w takich sytuacjach określać jednak w pozwie o rozwód, że żądamy rozwodu bez orzekania o winie i odstępujemy od dochodzenia winy. Oczywiście w uzasadnieniu pozwu możemy wskazać elementy, które wskazują na winę. Na przykład, że doszło między stronami do rozpadu, w konsekwencji państwo nie chcecie orzekać o winie, ale uważacie, że główną przyczyną i taką stawiającą kropkę nad i był fakt na przykład wejścia w relacje pozamałżeńskie. To, co państwo wpiszecie w uzasadnieniu, nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o wasz wniosek główny. Jeżeli dwie strony chcą rozwodu za porozumieniem stron, i dwie strony wyrażają na to zgodę, ja nie widzę osobiście podstaw, żeby sąd ingerował, co tak naprawdę się stało. Sąd jest zobligowany waszym wnioskiem i jeżeli nie zajdą negatywne przesłanki ku temu, żeby nie orzekać rozwodu, wówczas sąd z pewnością taki rozwód państwu po prostu da, czyli rozwiąże wasze małżeństwo. Jeżeli jesteśmy przy negatywnych przesłankach, prosto mówiąc, dwie sprawy. To jest, czy dobro małoletnich dzieci nie cierpi, a druga sprawa to są zasady współżycia społecznego. Często bardzo mylnie w naszym społeczeństwie i w interpretacji, gdzieś nawet w internecie, bo często klienci do kancelarii do mnie trafiają, to właśnie przychodzą i mówią: pani mecenas, ale my mamy dziecko, ja się nie chcę zgodzić na rozwód, ponieważ moje dziecko cierpi i dobro dziecka jest zagrożone. Szanowni państwo, interpretacja tego przepisu może być w różny sposób. Ja osobiście uważam, że jeżeli strony na tyle się oddaliły, że nie żyją ze sobą, zaś dziecko przyzwyczaiło się do tego stanu, że rodzice nie żyją ze sobą, i my po dwóch latach na przykład nieżycia wspólnego z mężem, z żoną, powołujemy się, że dobro dziecko cierpi, nie ma to najmniejszego sensu. Ta przesłanka po prostu będzie nieskuteczna. Więc wracając do rozwodu bez orzekania o winie, możemy oczywiście wpisać elementy wskazujące na winę w uzasadnieniu. Nawet jest to konieczne, ponieważ głównie mówi się o tym, że dwie trzeba podać przyczyny. I często w internecie możemy znaleźć jakieś wzory proste, niezgodność charakterów. Nie, niezgodność charakterów nie jest elementem, który powoduje rozpad pożycia małżeńskiego.
A co jest? No niezgodność charakteru jest to tylko pewne określenie, które powoduje w konsekwencji na przykład kłótliwość, czy też rozbieżność zdań, czy też jakby oddalenie się od siebie. Zaczęliście spędzać zupełnie inaczej czas, nie chcieliście spędzać ze sobą tego czasu, czyli konsekwencje z tego wynikające. I te przyczyny, czyli konsekwencje z tego wynikające, stanowią faktyczną i realną przyczynę do tego, że wasze małżeństwo skończyło się, jeżeli sąd uzna, że rozpad pożycia małżeńskiego jest trwały i zupełny, wówczas widzi podstawy ku temu, żeby faktycznie rozwiązać małżeństwo, o ile nie zachodzą te przesłanki negatywne. Więc jeżeli wasze małżeństwo miało problemy i nie było to tylko jeden problem, typu było idealne małżeństwo i mężczyzna, czy też kobieta nagle kogoś poznała i w 5 minut zadecydowała, odchodzę. Jeżeli wasze małżeństwo miało problemy, byliście chociażby, nie wiem, na terapii, przez wiele lat próbowaliście zbudować małżeństwo, jednakże nie udało się, wówczas w takiej sytuacji rekomenduję osobiście, żeby był to rozwód bez orzekania o winie, zaś w uzasadnieniu można wpisać elementy wskazujące na winę. Ja osobiście nie lubię, gdy osoby piszą pozew i pamiętam, jak pracowałam w sądzie i też takie zdanie było osób pracujących przy sprawach rozwodowych. Nie lubimy prawnicy, a w szczególności sędziowie, jak pisze się pewne rzeczy bardzo ważne na tak zwanych wzorach i nie wskazujemy faktycznych, realnych przyczyn. Ja rekomenduję jednak wpisać, co faktycznie w waszym małżeństwie się działo. I teraz tak, a w jakich sytuacjach ja osobiście rekomenduję orzekanie o winie i dochodzenie tej winy. Szanowni Państwo, jeszcze wracając do rozwodu bez orzekania o winie, często dostaję pytania dotyczące alimentów. Szanowni Państwo, tak w praktyce Państwu powiem, bo ja jestem praktykiem, kodeks oczywiście w kancelarii jest, ale szczerze mówiąc on już leży, ponieważ wszystkie przepisy są mi bliskie i znane przez wiele lat, więc przepisy przepisami. Natomiast w praktyce możemy mówić o alimentach w przypadku rozwodu bez orzekania o winie w okresie maksymalnym 5 lat, czyli ten obowiązek alimentacyjny jest rozciągnięty maksymalnie do 5 lat, czyli mamy legitymację do tego, żeby żądać ewentualnie alimenty przez 5 lat do 5 lat. Niemniej jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach. Szanowni Państwo, te wyjątkowe sytuacje to jest słowo klucz i to jest naprawdę słowo klucz, niedostatek. Niedostatek jest to w mojej ocenie takie skrajne ubóstwo i sytuacja, w której człowiek z empatią, nie socjopata, który nie ma tej empatii, ale człowiek z empatią z uwagi na fakt, że był z tym człowiekiem, pomógłby. Niedostatek to jest taka sytuacja skrajna, skrajnego ubóstwa. Jeżeli drugi małżonek ma ręce, ma głowę, jest zdolny do pracy, nawet czasem nie trzeba zbyt dużo, żeby móc pracować. Mamy mnóstwo różnych, że tak powiem, miejsc pracy, więc tutaj sąd patrzy na to, czy osoba jest zdolna do pracy. Jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności, wówczas patrzy, jaki ma dochód kontra jakie wydatki. Jeżeli faktycznie jest osoba zadłużona i dochód przewyższa, to mamy sytuację niedostatku. Ale jeżeli mamy sytuację, że ktoś powołuje się na dostatek, niedostatek, bo nie chce pracować albo żadna praca nie spełnia jej oczekiwań, to sąd naprawdę jest mądry życiowo, a w szczególności w sądach okręgowych, bo tam jest właściwość rozwodowa, są to osoby naprawdę doświadczone. Wobec tego, jeżeli ktoś przychodzi i twierdzi, że jest w niedostatku, bo po prostu nie ma miejsca pracy dla tej osoby, myślę, że ten argument nie przekona sąd.
Więc ja co do zasady przez wiele lat pracując miałam może z 2-3 sytuacje. Gdzieś ktoś dochodził roszczenia świadczenia alimentacyjnego z tytułu niedostatku. Osobiście w wielu sprawach odmawiałam prowadzenia sprawy w tym zakresie, ponieważ nie widziałam przesłanek ku temu, żeby sąd faktycznie mógł orzec świadczenie alimentacyjne z uwagi na niedostatek. Dlatego też dobry adwokat w mojej ocenie zawsze też sprawdza stan faktyczny sprawy i rekomenduje, czy jest sens wytoczenia powództwa, czy też nie. Jest to kluczowe w mojej ocenie i niekiedy zdarzyło mi się po prostu odmówić. A zatem ja nie boję się świadczenia alimentacyjnego, ani nikt nie powinien bać się. Tak jak mówię, to są skrajne, wyjątkowe sytuacje. W przypadku natomiast orzekania o winie mamy troszkę inną sytuację. To są sytuacje bardzo skomplikowane. Ja myślę, że w następnym też filmiku Państwu trochę nagram więcej w tym zakresie. Niemniej jednak w praktyce, znów teoria teorią, w praktyce musimy zwrócić uwagę na to, zawsze zadać sobie pytanie, jaki jest sens dochodzenia winy. Nie zawsze rekomenduję dochodzenie winy, niemniej jednak czasem dla strategii procesowej, na przykład żeby uzyskać wysokie alimenty, żeby przedstawić sądowi sytuację, w jakiej strony się znajdują, jeżeli chodzi o kwestie na przykład przejęcia opieki nad dzieckiem, czy też inne kwestie istotne i ważne. Tak jak mówię, tutaj indywidualnie na konsultacji trzeba przeanalizować tą sytuację. Wówczas uważam osobiście, że w takich sytuacjach wyjątkowych jest sens orzekania o winie, czyli dochodzimy przed sądem poprzez postępowanie dowodowe, kto zawinił. Jakie to są sytuacje i jak najczęściej można zdobyć wyłączną winę? Zdrada, porzucenie rodziny. Tak, myślę, że zdrada jest takim najczęstszym elementem, który pojawia się w wyrokach, gdzie mamy do czynienia z rozwód z wyłącznej winy drugiej strony. Albowiem w tej sytuacji, jeżeli hipotetycznie zakładając, mąż poznaje kogoś, odchodzi, wchodzi w romans, oświadcza rodzinie, odchodzę, bo się zakochałem, żona bierze detektywa i sprawdza, jaka jest przyczyna, że odszedł i okazuje się, że założył drugą rodzinę, wówczas w takiej sytuacji rekomenduje orzekanie o winie. I dlaczego? Szanowni Państwo, tutaj świadczenie alimentacyjne troszkę inaczej wygląda. Mamy słowo klucz, jestem praktykiem, więc ja wyłapuję słowa klucz. Mamy sytuację pogorszenia sytuacji majątkowej strony. Jeżeli, hipotetycznie zakładając, mężczyzna zdradził, odszedł do innej kobiety, mamy wyrok, który mówi o tym, że on poniósł wyłączną winę, są rozbieżności w zarobkach, mężczyzna zarabia dużo, dużo więcej. Kobieta na przykład nie zarabia albo zarabia mało, ponieważ dotychczas poświęciła się rodzinie, poświęciła się temu, żeby zaspokoić potrzeby drugiej strony i rodziny. Wówczas sąd patrzy na tą sytuację i próbuje w jakiejś formie zrekompensować to, zasądzając świadczenie alimentacyjne na rzecz kobiety z tytułu orzeczenia wyłącznej winy. Natomiast przy dobrej strategii, jeżeli mąż w tej sytuacji znajdzie argumenty przemawiające, że również małżonka zawiniła, wówczas może skończyć się tą winą obu stron. Niemniej jednak, Szanowni Państwo, musimy zwrócić uwagę na fakt, że ta wina drugiej strony musi być udowodniona. Jeżeli znajdzie argumenty pod tytułem taki klasyk, to jest bardzo często w sytuacji, kiedy mąż odchodzi do innej kobiety, mówi: Wysoki Sądzie, żona odmawiała mi współżycia. Zdarzyło mi się na sali usłyszeć od sędziego wprost i bardzo cenię tego sędziego. Uzasadnił to tak, że no, proszę pana, no, ja nie byłem z wami w sypialni, żona mówi inaczej, pan inaczej. Piękne sformułowanie sędziego, bardzo życiowe. Argumenty tej kategorii bardzo często się zdarzają.
i wybór przez, bo inaczej, szanowni Państwo, układamy w ogóle strategię dla mężczyzny, inaczej dla kobiety. To jest tak, że jak przychodzi na przykład mężczyzna i musimy mu ułożyć strategię, inaczej też układamy tą strategię, inną strategię również dla kobiety układamy. Więc to są kwestie bardzo indywidualne i trzeba na każdą sprawę bardzo indywidualnie spojrzeć. Niemniej jednak są możliwości, żeby uchronić się przed tą wyłączną winą i są też możliwości procesowe, żeby faktycznie był rozwód z wyłącznej winy i to jest klucz, wyłączna wina, żeby uzyskać świadczenie alimentacyjne. Więc zawsze indywidualnie spójrzmy na sytuację i wtedy można coś więcej powiedzieć. Dziękuję.